Witam serdecznie w kolejnym odcinku Diablo 3. Dziś znów na serwerze testowym. Z uwagi na to, że znalazłem jeszcze troszkę zmian i tam na pewno jest więcej. Ja tam nie muszę specjalnie szukać bardzo jakoś tych zmian, ponieważ są wypisane. Klikniemy na informację o aktualizacji, ale co prawda na serwerze testowym te opisy nie zawsze nadążają za aktualizacją. Czasem, żeby sobie poczytać, trzeba poczekać na zainstalowanie aktualizacji na serwerach już tych zwykłych, a nie testowym. Także mamy tu jeszcze jedną zmianę. Jest to zmiana na mapie. Otóż zniknęła nam premia, a za wykonanie wszystkich zadań w danym terytorium dostajemy jeden większy skarb. Co do większego, no większy jest obrazek, ale czy skarb większy, zaraz zobaczymy. Przejdziemy sobie do nowego Tristram, ponieważ jakoś tak szybciej mi się tutaj te zadania wykonują. Zapomniałem zmienić, ponieważ miałem karwasze, które wymuszały na mnie używanie żniw dusz, ale już ich nie mam, a nie lubię tej zdolności. W związku z tym sobie to zbiorowy zamęt i przywrócimy sobie szkielecika. Niestety mój amulet piekielnego ognia nie dał mi zdolności medium. A prawdę mówiąc, lubię ją mieć, ponieważ zdarza mi się ginąć. O nie, na tym poziomie. To jest udręka szósta, jak widać. Macie jeszcze piranie. I gincie. Jaki groźny. Cześć drzewko. Podobno nie jesteś drzewkiem. Skrzynkę mam rozpracować. No dobrze. Zobaczmy, jakiego to typu skrzynia. O, skrzynia na falę. No nie jest to moja ulubiona. Jeżeli się chce szybko awansować, no to fajnie jest sobie robić skrzynię z koniecznością zabicia 100 wrogów, ponieważ tam wrogów dostatek. Ale i tu daliśmy radę. Czarująca toga. No, zbieraj. No, powiedz, że zginęła. Słabizna. No, dobra, dalej, bo szkoda czasu. Trudno. I'm down. Jak widać, odpuszczam sobie w tym odcinku sporo wrogów i skupię się na wykonaniu zadań. Oho, mamy tu jakiegoś kolegę. Au! Aha, nie.
Myślałem, że coś się dzieje, ale to po prostu kolejny poziom mistrzowski. Rozgryzłem, znaczy rozgryzłem, jakoś tak do tej pory nie bardzo zauważałem, że jeżeli mamy tłum wrogów, a zabić mamy tylko niektórych, o! Czyli udają nieśmiertelnych. No co? A, czasowe uwalnianie. Okej. Hej, hej, hej. Wy się tu nie za bardzo zapędzacie. Moje przyczajone duchy są jakby wskazówką, w którą stronę mam iść, jeżeli szukam przeciwników. Macie jeszcze trochę piranii. Jak widać, teraz wyświetla nam się, ile materiałów podnieśliśmy. Nie wiem, po co ta zmiana, ponieważ jakkolwiek nie są te materiały przytrzymywane w skrzyni, to no, możemy zajrzeć, ile ich mamy. No co to jest z tobą? Czemu nie wybuchasz? No, ale okej. Chyba większej ilości tylko wtedy, kiedy zabijemy jakiegoś skarbnika. A wracając do tego, że jak mamy tłum wrogów, a zabić mamy tylko kilku, to wtedy są otoczeni na ziemi takim żółtym kółeczkiem, które zaznacza, że tego konkretnie trzeba zabić. Co prawda to żółte kółeczko pojawia się też wokół potworków elitarnych, tudzież ich sług, które to sługi nie są elitarne, ale są silniejsze niż pozostałe. Cześć, koledzy. No cóż. Dobrze, to będą wszyscy. Łacia, łacia, kontynuuj. No jeszcze dwa. Trucijada. Dobrze przeczytałem? Nie, czemu tak czarnowictwo uprawiasz? Nas na przykład czeka złoto. A jak już kogoś czeka śmierć, to naszych wrogów. Troszkę nie widzę, gdzie mam nie włazić, bo pajęczyny, ponieważ mam swoje pajęczyny.
Ale na szczęście aż tak bardzo krzywdy mi te pajęczyny nie wyrządzają. Chyba idę w dobrym kierunku, bo nie wyświetla mi się strzałka. Kiedy mamy zamiar zabłądzić całkiem... O! O właśnie! O tych kółeczkach mówię. To są najwyraźniej sługi jakiegoś elitarnego bezgłosa, tak? Bezgłos. Bezgłos jakiś tam. Szał! Dobra, jak mamy szał, to idziemy naprzód. Macie piranie jeszcze. Podobają się wam? Nie podobają się wam piranie. O, to przykro mi. Myślałem, że się polubicie z piraniami. Coś mnie tu troszeczkę cofnęło. No jednak serwer testowy to serwer testowy. Powiedz, że to ten knypek. No cóż. Nie oceniaj po rozmiarze. No ale nieważne. I jeszcze trzeba zabić rzeźnika. No i zobaczymy sobie, jak wygląda nowy skarb Horadrimów. Coś ty strasznie dużo przeklinasz. O, a dlaczego? Piranie akurat w tym miejscu. Macie piranie. I macie piranie. A, odporność na wszystko, okej. Dzień dobry panowie. O, szkoda. No zaraz. Ostatnio jak tu szedłem, to wejście było gdzie indziej. Chyba faktycznie poziomy się konstruują. Ale nie wiem. No nie wiem. Ała! Jak mogłeś? No wziął i mnie zabił. No, chociaż tylko tak mu się wydawało, ale... Ojej. Mnóstwo pięknych klejnotów. Dobra. Czyli udało się wykonać wszystkie zadania. Wracamy do nowego Tristam, gdzie... gdzie... Obejrzymy sobie nowiutki skarb. Widzę, że nie próżnujesz.
No. Zakończyłaś już tutaj wszystkie zlecenia. Więcej czeka na ciebie w innych krainach. Dobrze. O, jak widać, skarbek jest tylko jeden, za to większy. Żeby zobaczyć, co w nim jest, to sobie usuniemy zawartość kieszeni. Kolejne. Jakoś musiały gdzieś tu się wyzerować tam osiągnięcia. Albo zostało dołożone mnóstwo nowych osiągnięć. W każdym razie co chwilę mam jakieś tu osiągnięcie. Okej, no zobaczmy, co tu mamy. Sześć zwojów. A jak zawsze. No cóż, nic szczególnego tak naprawdę. Żadnych planów, żadnych tego, no nic szczególnego. Bywało, że w pojedynczym skarbku, o, ale to jest, aha, jeszcze, no jestem na etapie szukania porządnych karwaszy, także, cóż to, gdy zostanę, słabizna, może troszkę więcej obrażeń, ale to o 2%, a pół z tego. A no nic. No nic, także to jest jeszcze ta zmiana, którą chciałem Wam pokazać. No chyba jednak troszkę na gorsze. No proszę. Ale tego pasa nie oddam, ponieważ chyba, że go przerobię na kostkę, ale no nie. Dobra. No cóż, no nie wszystkie zmiany są na lepsze. Z drugiej strony, czy gra staje się lepsza przez to, że jest dużo łatwiejsza? No niekoniecznie, no. Wydaje mi się, że zmiana tutaj w kostce tego układu to wypełni, jest naprawdę świetną sprawą. Magazyn na materiał jest sprawą rewelacyjną. Zbrojownia. No może i owszem. Ale i tak musisz, jeżeli masz wszystkie zestawy tutaj wypełnione, to trzeba je fizycznie mieć gdzieś w schowku. Nie tu, tylko w skrzyni. A skrzynia, jak to skrzynia, robi się już pełna. Owszem, jako nagroda przynajmniej była. Nie wiem jak teraz, ale jest jedną z nagród za wyższe osiągnięcia jakieś tam sezonowe. No, są kolejne zakładki, ale no jeszcze nigdy mi się nie udało zrobić tam tych zadań. Może za krótko gram, bo tam są jakieś takie naprawdę już zadania, bardzo wymyślne. No nic. No nic, w takim razie w tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i miłego dnia.